Wyobraź sobie poranek. Słońce ledwo przedziera się przez liście drzew, a powietrze jest jeszcze chłodne i nieruchome. Wokół ciebie cisza, ale nie całkiem, jednak coś słychać. Nagle rozbrzmiewa pierwsza nuta, delikatna i lekko drgająca. A potem druga, trzecia, czwarta, jakby niewidzialna orkiestra właśnie rozpoczęła koncert. To nie koncert filharmonii, ani też zwykła melodia z radia. To ptaki i ich śpiew, który choć wydaje się tylko tłem codzienności, w rzeczywistości niesie znaczenie głębsze niż moglibyśmy przypuszczać. Śpiew ptaków. Dla niektórych to po prostu przyjemny dźwięk w lesie czy ogrodzie. Dla innych – znak wiosny i życia przyrody. A czym jest śpiew dla samych ptaków? Czy to coś więcej niż tylko melodia? Oczywiście, że tak, to język i system znaków. Czasem może to być zaproszenie do miłości, innym razem ostrzeżenie dla intruza. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w fascynujący świat ptasiego śpiewu. Odkryjemy, dlaczego ptaki śpiewają, co tak naprawdę komunikują i jak za pomocą dźwięków zmieniają swoje otoczenie. Będzie romantycznie, będzie naukowo, będzie momentami zaskakująco brutalnie. Planeta życia. Tu zaczyna się prawdziwa przygoda z naturą. Zapraszam. Śpiew ptaków to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów przyrody. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, po co ptaki w ogóle śpiewają? Dlaczego niektóre z nich mają tak złożone melodie, a inne ograniczają się do pojedynczych tonów? I czy śpiew jest tylko formą ekspresji, czy może raczej precyzyjnie zakodowanym komunikatem? W tym filmie przyjrzymy się bliżej dwóm głównym funkcjom ptasiego śpiewu. Pierwsza z nich to przyciąganie partnera, czyli swoisty casting na ojca sezonu, w którym wygrywają nie zawsze najpiękniejsi, ale z pewnością najlepiej brzmiący. Druga oznaczanie terytorium, czyli muzyczne to moje, nie ruszaj, często bardziej skuteczne niż bezpośrednia walka. Zbadamy również, jak wygląda ten fenomen z punktu widzenia biologii, jakie gatunki są mistrzami w śpiewaniu i co mówi o tym wszystkim nauka. Nie zabraknie ciekawostek, przykładów z życia i pewnej tajemnicy, którą kryją ptasie gardła. Śpiew jako narzędzie miłości. Zacznijmy od romantycznej strony ptasiego śpiewu. U większości gatunków to samce śpiewają i robią to głównie po to, by zaimponować samicy. Ale nie chodzi tylko o to, żeby było ładnie. Badania pokazują, że samice u wielu gatunków, na przykład słowików, oceniają potencjalnych partnerów właśnie na podstawie ich zdolności wokalnych. Im bardziej złożony, rytmiczny i czysty śpiew, tym większe szanse na tak. Ciekawi Was, o czym taki śpiew świadczy? O zdrowiu, sile, doświadczeniu, a nawet genetycznej jakości. Z ciekawostek powiem Wam, że u zięb, popularnych także w Polsce, zaobserwowano, że młode samce uczą się śpiewu słuchając starszych ptaków. Gdy zostaną wychowane w izolacji, ich śpiew jest prosty, niegramatyczny, pozbawiony wyrafinowania. Co ciekawe, samice reagują na takie bełkotanie niechęcią. Biolodzy porównują to do sytuacji, gdyby ktoś próbował poderwać cię, śpiewając fałszywie karaoke. Warto tu dodać, że niektóre ptaki mają tak rozwinięte muzyczne zdolności, że potrafią nie tylko tworzyć melodie, ale i improwizować. Kos, rudzik czy słynny drozd śpiewak potrafią wpleść do swojej melodii dźwięki otoczenia, na przykład dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi czy syreny alarmowej. Śpiew jako znak graniczny i odstraszający.
Piękne trele ptaków to nie tylko śpiewanie pod balkonem samicy. To również, a może przede wszystkim, ostrzeżenie dla rywali. To moje drzewo, to mój krzak, to moje żerowisko. Śpiew oznacza granicę terytorium i informuje inne ptaki. Jestem tu i jestem gotowy bronić swojego miejsca. W badaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii zauważono, że samce rudzików, które mają intensywniejszy śpiew, rzadziej angażują się w fizyczne konflikty, bo rywale po prostu nie podchodzą. Co więcej, zmniejsza to ryzyko kontuzji i zwiększa przeżywalność. Ciekawostką jest też tak zwany efekt piosenki sąsiada. Jeśli w pobliżu terytorium śpiewa znajomy ptak, właściciel danego rewiru reaguje spokojniej, niż gdy śpiewa nieznajomy. To pokazuje, że ptaki nie tylko słyszą różnice, ale potrafią rozpoznawać głosy innych osobników. Śpiew w liczbach i naukowych analizach. Ponad 4000 gatunków ptaków na świecie wydaje wokalne dźwięki, ale tylko część z nich naprawdę śpiewa, w sensie melodyjnym. Śpiew słowika brunatnego może zawierać ponad 200 różnych motywów dźwiękowych. Niektóre papugi i szpaki potrafią naśladować inne ptaki, zwierzęta, a nawet ludzi. Potwierdzono zdolność do rozróżniania ponad 60 różnych głosów. Badania na Uniwersytecie w Wiedniu wykazały, że ptaki uczące się śpiewu w młodości angażują te same struktury mózgowe, które u ludzi odpowiadają za przyswajanie mowy. Może to być zadziwiające, a to jeszcze nie wszystko. Śpiew a środowisko i cywilizacja. W miastach ptaki muszą się dostosować do hałasu, dlatego niektóre gatunki śpiewają głośniej i wyżej niż ich wiejscy kuzyni. Świetnym przykładem są sikory modre. Śpiewające w centrum Londynu zmieniły częstotliwość śpiewu, by przebić się przez dźwięk ulic i tramwajów. Czyli śpiew ptaka to nie tylko genetyka i instynkt, to również adaptacja i inteligencja. Ptasie śpiewy to coś więcej niż dźwięki poranka. To precyzyjne komunikaty, które potrafią przekazać więcej niż nie jeden ludzki dialog. Mówią o miłości, o granicach, o gotowości do walki, a nawet o inteligencji i elastyczności wobec zmieniającego się świata. Dla ptaków śpiew to życie, a dla nas to zaproszenie do zrozumienia, że przyroda mówi, tylko trzeba chcieć jej słuchać. Jeśli film był dla Ciebie ciekawy, możesz zostawić po sobie ślad, może jakiś komentarz, subskrypcję albo po prostu obserwację ptaków podczas spaceru. Teraz już możesz włączyć się w ten naturalny koncert świata, który być może właśnie rozbrzmiewa za Twoim oknem. Jest zupełnie za darmo. Dodatkowo nie trzeba stać za biletami na ten koncert w kolejce. Śpiew ptaków to dar Matki Natury dla naszego zdrowia psychicznego. Poprawia nam nastrój i nastawia względem otoczenia pozytywnie. Życzę Wam udanego i pogodnego dnia. Niech otaczają Was same pozytywne dźwięki i myśli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który jak zwykle już za tydzień.